Stary dobry Doom to gra z ponad 26-letnią historią, która pomimo upływu czasu wciąż posiada jedną z największych scen moderskich w historii. Modów jest tak wiele, że gdybyś grał w nie dzień w dzień przez całe życie bez przerwy, nie ograłbyś nawet połowy. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz większa staje się baza potencjalnych odbiorców różnorakich modów, w szczególności tych zmieniających gameplay gry. W dzisiejszym poradniku postaram się ułatwić start każdemu z Was, który chciałby samemu doświadczyć choćby jednego z wyżej wspomnianych tworów społeczności bez użerania się z archaicznymi systemami operacyjnymi. Dodam, że linki do wszystkich narzędzi i innych rzeczy, o których wspomnę w tym filmie, znajdziecie w opisie. Krok pierwszy. Jakie gry będziemy modować? Doom 1 i 2 chodzą na tym samym silniku. Poza zupełnie nowym zestawem plansz, Doom 2 dostaje masę nowych potworów, wiele nowych tekstur oraz nową broń, Super Shotgun, jednocześnie zachowując w swoich plikach wszystko to, co było w jedynce. Sprawiło to, że społeczność moderska w dużej większości tworzy mody do Dooma 2 właśnie, gdyż po prostu mają w nim więcej narzędzi oddanych do dyspozycji. Dwa lata po premierze Dooma 2 na rynku pojawił się oficjalny dodatek, Final Doom, który w rzeczywistości był dwoma grami w jednym pudełku, a były to TNT Evolution oraz Plutonia Experiment. Obie te gry wciąż działały na tym samym silniku, a jedynymi różnicami były zupełnie nowe plansze, tekstury oraz muzyka. Final Doom nie był tak popularny jak gra, którą rozszerzał, to też większość modów, o których będzie mowa w tym filmie, zostały przygotowane z myślą o Doomie 2. Okazjonalnie tworzone są mody do Plutonia Experiment, a czasem nawet i do Dooma 1, ale większość modów, które możesz kojarzyć, będą wspierane przez właśnie Dooma 2 i to w niego najlepiej się zaopatrzyć. Dziś jedynym słusznym źródłem pozyskania plików do Dooma 1, 2 oraz Final Dooma jest Steam. Doom 1 jest dostępny do kupienia wyłącznie w edycji Ultimate Doom, która od oryginału różni się paroma dodatkowymi planszami w ramach czwartego epizodu. Odradzam kupowanie Doom 3 BFG Edition, gdyż pliki oryginalnego Dooma 1 i 2 są tam drastycznie zmienione i nie współpracują dobrze z większością modów. Nie kupuj też Master Levels for Doom 2. Nie dość, że jest to dodatek wymagający dwójki do działania, to jeszcze zawiera jedne z gorszych leveli, jakie będziesz miał okazję zagrać. Jeśli jednak twój budżet nie przewiduje wydania 20 zł na 30-letnią grę, a nie lubisz pobierać nielegalnie rzeczy z neta, to istnieje dla ciebie alternatywa. Na necie znajdziesz fanowski projekt o nazwie Freedom, który zastępuje pliki oryginalnego Dooma 2, używając stworzonych od zera grafik, muzyki i jest to projekt darmowy. Freedom Phase 1 zastępuje Dooma 1, natomiast Freedom Phase 2 zastępuje Dooma 2. Będziesz musiał przywyknąć do nieco innego wyglądu całej gry, ale nie martw się, większość modów w pełni wspiera Freedoma. No i nie próbuj odpalać modów z wersją shareware pierwszego Dooma. Dla niewiedzących, shareware to takie dawniejsze określenie na demo gry. Wersja shareware po prostu nie wspiera żadnych modyfikacji. Krok drugi. Terminologia. W społeczności Dooma funkcjonuje parę słów, które dla nowych osób mogą być niezrozumiałe, dlatego pozwólcie, że je wyjaśnię. WAD, w skrócie Where All Data Is. Jest to rozszerzenie plików, w którym najczęściej zapakowane są wszelkie pliki z treścią gry. W skład WAD-a wchodzą takie rzeczy jak tekstury, mapy i muzyka. Kiedy macie do czynienia z jakimś modem skupiającym się wyłącznie na dodatkowych planszach, możecie być pewni, że będzie on spakowany w formie WAD-a. Stąd utarło się, że większość modów do Dooma jest nazywane właśnie WAD-ami. WAD-y dzielą się na dwa rodzaje. IWAD, czyli w skrócie Internal WAD, jest to WAD, który może funkcjonować samodzielnie, nie wymagając żadnych dodatkowych plików. Są to przede wszystkim oryginalne gry, a nie modyfikacje do nich, choć zdarzają się wyjątki. Przykładami IWADów są Doom.wad, Doom2.wad oraz Plutonia.wad. PWAD, czyli w skrócie PatchWAD, to WAD, który do działania wymaga IWADa. Większość modyfikacji to właśnie PWADy. Przykładami PWADów są Site.wad, Sunlast.wad oraz Nuts.wad. Vanilla. Jest to określenie, które funkcjonuje również poza fanbazą Dooma. Odnosi się ono do pierwszej wersji danej gry. Vanilla Doom to wersja z DOS-a, wydana w roku 1993. Megawatt. Jest to VAT, który zawiera 32 plansze, czyli dokładnie tyle, ile posiadał oryginalny Doom 2. Zdarzają się wady, które mają mniejszą ilość plansz, ale pojawiają się rzadko. Speedmap. Jest to plansza stworzona w narzuconym odgórnie limicie czasowym. Najpopularniejszą speedmapą jest druga plansza do czwartego epizodu pierwszego Dooma, którą John Romero przygotował w 6 godzin.
Slutter Map. Istnieje dużo definicji, czym konkretnie jest Slutter Map, ale w większym skrócie jest to plansza z ogromną ilością przeciwników, najczęściej z rodzaju tych silniejszych. Dobrym przykładem Slutterwada jest Sunlust. Total Conversion. Jest to mod zastępujący każdy pojedynczy element oryginalnej gry. Zastępowana jest muzyka, poziomy, grafiki, a często nawet mechaniki. Dobrym przykładem Total Conversion jest wyżej wspomniany Freedom albo popularny Action Doom 2. Comp Level. W skrócie jest to poziom kompatybilności z Source Portami. W następnym kroku przedstawię dużo prostszą metodę interpretowania kompatybilności modów. Source Port. W 1997 roku John Romero wypuścił kod źródłowy Dooma do internetu. Od tamtej pory sieć zalała fala portów Dooma na wszelkie platformy. To właśnie z tego powodu możesz dzisiaj znaleźć te wszystkie filmy, jak ktoś odpala Dooma na pralce albo lodówce. Source porty oznaczają nie tylko głupowe ciekawostki, ale i również możliwość odpalenia Dooma na nowoczesnych systemach operacyjnych. W tym poradniku skupię się na Windowsie 10, ale jeśli dobrze poszukacie, znajdziecie również porty na Linuxa, Maca, Androida oraz iOS. Krok trzeci. Jaki source port będzie dla mnie najlepszy? W 20-letniej historii portów Dooma wyróżnić można trzy generacje. Różnią się one stopniem zaawansowania dostępnych narzędzi, elementów plansz, jakie możemy wykorzystać, a nawet formatem muzyki, jakie obsługują. Warto zaznaczyć, że każda następna generacja jest wstecznie kompatybilna ze wszystkimi poprzednimi. To też jeśli boisz się, że nie uda ci się czegoś odpalić, zaopatrz się w port z najnowszej generacji. Opiszę teraz każdą z nich, przy okazji mówiąc pokrótce o kilku odpowiadającym im portach, które moim zdaniem warto obczaić. Generacja pierwsza. Vanilla Compatible. Source porty z kategorii Vanilla Compatible to takie, które niemal jeden do jednego symulują wygląd i ograniczenia oryginalnego silnika Dooma z DOS-a. Są to porty nie pozwalające na żadne nowe przeszkody na mapach, ale pozwalające poczuć się tak, jakbyśmy grali w Dooma 2 w dokładnie takiej samej formie jak w latach 90. Przykładowe porty z kategorii Vanilla Compatible to Chocolate Doom, który od oryginalnego silnika różni się jedynie poprawą niektórych błędów. Port ten bardzo lubi się zawieszać, więc jeśli celujesz w doświadczenie grania na głównie z epoki, polecam. Crispy Doom, czyli bardzo podobny port do poprzedniego, ale wzbogacony o wsparcie dla wyższej rozdzielczości, odblokowanym licznikiem klatek oraz paroma innymi przydatnymi rozwiązaniami. Jak choćby stabilność działania, kiedy na ekranie dzieje się więcej akcji. Warto dodać, że niektóre mapy, które mają na tyle dużo szczegółów, żeby nie odpalić się na Chocolate Doom, dadzą sobie radę tutaj. Na porty tego typu zwykło się mówić Limit Removing. Crispy Doom to dobry port dla purystów, który moim zdaniem najlepiej sprawuje się, jeśli chodzi o Vanilla Compatible wady. Generacja druga, Boom Compatible. Premiera Booma była pierwszym przełomem w społeczności Dooma. Powstał on z inicjatywy ludzi odpowiedzialnych za wspomnianą wcześniej kampanię TNT Evolution. Boom pozwolił na stawianie zupełnie nowych przeszkód na mapach, którym bliżej było do Duke Nukem 3D niż do Dooma, ale przeszkody były te na takim poziomie zaawansowania, że pozwoliły nawet na zastosowanie prymitywnych skryptów w planszach. Warto dodać, że powstała również rozszerzona wersja Booma o nazwie MBF, ale większość współczesnych portów w pełni wspiera również i to. Najbardziej polecane przeze mnie porty to PR Boom Plus. Jeśli chcesz zostać speedrunnerem, obowiązkowo zaopatrz się w ten port. Pozwala on nagrywać zapisy z rozgrywki w formacie obsługiwanym nawet przez najstarszą wersję silnika. Większość rekordzistów z niego korzysta. Doom Retro to wspaniały port, który nie tylko jest chyba najlepiej zoptymalizowany ze wszystkich, ale i dodaje masę efektów graficznych, które można dowolnie kustomizować, a które moim zdaniem idealnie pasują klimatem do oryginalnego Dooma. Jest to mój ulubiony port. Generacja trzecia, Z-Doom Compatible. Z-Doom był dla Dooma tym, czym mleko dla pudziana. Napędził on rozwój modów do niebywałego stopnia. Z-Doom po raz pierwszy pozwolił graczom używać myszki do patrzenia w górę i w dół, a także na używanie pięter w mapach. Jest to też generacja, która oddaje użytkownikowi najwięcej narzędzi do modyfikacji gry. To też wszelkie mody zmieniające gameplay Dooma, jak Brutal Doom, albo Russian Overkill, czy Demon Steele, są modami Z-Doom kompatybilnymi. Mody kompatybilne z Z-Doomem można rozpoznać po tym, że w odróżnieniu od standardowych wadów pakowane są one w formacie PK3. Do najlepszych Z-Doom Compatible portów należą GZ Doom, uznawany przez wielu za port, który jest w stanie odpalić wszystko. Jeśli martwisz się, że jakiś mod ci nie pójdzie, istnieje dość spora szansa, że GZ Doom da radę to udźwignąć.
Nie mam tylko pojęcia, czemu w domyśle w opcjach jest włączony ten okropny filtr tekstur. Zandronum, czyli GZ Doom wspierający multiplayer. Jeśli chcesz się postrzelać ze znajomymi przez neta, pobierz Zandronum. Uważaj tylko, bo nie jest on aż tak kompatybilny jak czysty GZ Doom, ponieważ opiera się on o jego przestarzałą edycję. QZ Doom, czyli GZ Doom wzbogacony o obsługę realistycznego oświetlenia. Dla maniaków realistycznego wyglądu gier, port obowiązkowy. Istnieje również masa innych portów, niekoniecznie wpisujących się w ramy generacji, które wymieniłem, ale które tak naprawdę przydają się do niewielu modów, z których chyba najpopularniejszym jest niesławny Grezzo 2, wymagający już dawno niewspieranego portu Skulltag. Krok czwarty. Skąd w ogóle pobierać mody? W roku 1994 powstało forum Doomworld, które utrzymuje swoją działalność aż do dziś. W nieskończonej ilości wątków na nim znajdziecie masę wciąż powstających wadów. Jeśli nie chce wam się szukać, na samej górze strony znajduje się sekcja CacoWards, czyli tutejsze Oscary wręczane dla najlepszych wadów z każdego roku. Znajdziecie tam też artykuł o nazwie The Best 100 Wads of All Time, ale miejcie na uwadze, że artykuł ten został napisany w 2004 roku, więc uległ on już lekkiemu przedawnieniu. Niestety Doomworld pozwala jedynie na wrzucanie plików do pojemności 50 MB. To też większe mody jak Brutal Doom będziecie musieli pobrać z ModDB. Na wskutek niesnastek między forumowiczami powstało również drugie forum o nazwie Doomerboards, które choć nie tak liczne, to często organizują tam wspólne sesje stworzenia map w różnych tematach i równie chętnie dzielą się opiniami o wadach, które tam wrzucają. Innym dużym forum jest też forum.zidum.org, ale nigdy na nim nie byłem, więc nie mam o nim za wiele do powiedzenia. Krok piąty. Jak odpalić mody? Bardzo prosto. Do jednego folderu wrzucacie pliki source portu, który wybraliście, i VAT oraz PIVAT. Te dwa ostatnie zaznaczacie myszką i przeciągacie je na plik .exe waszego portu. Alternatywną metodą może być pobranie Zidum Launchera, który pozwoli na segregację portów i wadów w folderach oraz na uruchamianie wszystkiego za pomocą pojedynczego exeka. Czy ten poradnik był dla Ciebie pomocny? Jeśli tak, to daj mi znać w komentarzu, w jakie mody udało Ci się dzięki niemu zagrać. Z chęcią poczytam i podyskutuję na ten temat.